Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj wyjątkowo z gościem, taką dość wyjątkową, myślę, personą, czyli panem Szymonem Pękalą z kanału Wojna Idei i z kanału Szymon Mówi. Witamy serdecznie. Witam wszystkich. I będziemy właśnie dzisiaj poruszać temat, jak zdobywać wiedzę. Tak dla młodych ludzi, ten filmik jest skierowany, jak młodzi ludzie mają szczególnie zdobywać wiedzę i nie tylko. Na początek byśmy przedstawili nasze tezy, jak my zdobywamy wiedzę i przejdziemy do zadawania pytań panu Szymonowi. Będziemy mówić Szymon 1, Szymon 2, bo jest jeden Szymon i drugi Szymon. Szymon 1 to będzie tutaj prowadzący wraz ze mną i nasz gość Szymon 2. Dobra. To Szymon 1 zacznie swoją tezę przedstawiać, ja po tobie i potem nasz gość. Jasne, zaczniemy. Myślę, że przede wszystkim najważniejszym źródłem zdobywania wiedzy powinny być książki, mimo wszystko. W nich ta wiedza jest bardzo dobrze skompresowana i czytając na przykład jakieś powieści jakichś znanych ludzi, jakieś biografie, takie rzeczy, możemy bardzo dużo wywnioskować. Po prostu to, co ludzie potrafili, jaką wiedzę potrafili zdobywać na przestrzeni lat, my mamy praktycznie ją w pigułce. To jest, myślę, najważniejsza rzecz, którą powinniśmy się odnosić, kiedy chcemy zdobywać wiedzę. Jasne. Ja powiem tak, ja zdobywam wiedzę najczęściej na dwa sposoby. Jeden to jest czytanie książek, bo zacytuję tutaj Sokratesa. Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni pracowali ciężko całe życie. I uważam, że to jest 100% prawdy, że warto czytać książki, bo oni tam zawarli po prostu swoje przeżycia. Możemy się na nich jakby wzorować. Drugą, tak dla mnie bardzo ważną, jest oglądanie wykładów ludzi uczonych na YouTubie, bo teraz każdy ma do tego dostęp. Ja się z tego uczę bardzo dużo, oglądam wykłady różnych psychologów, no kogokolwiek uczonego i to mi daje dużo wiedzy. I trzecie, co też z czego się ja wiele uczę, są to książki. Nie książki, pomyliłem się, cytaty. Dużo czytam cytatów i zawsze się jakiś cytat znajdzie do danej sytuacji i to jest właśnie tak najczęściej z tego biorę wiedzę. Jasne, ale takim, myślę, najczęściej, rzeczą, którą najczęściej zdobywamy wiedzę, jest rozmowa z innymi ludźmi, bo to robimy też praktycznie na co dzień, przynajmniej niektórzy, i z tego bardzo łatwo można dużo rzeczy wyciągnąć, jeżeli potrafi się dobrze słuchać. Tak. Szymon 2? Jasne. Jasne, wszystko słuszne uwagi, zaraz sobie pokomentujemy. Wiecie co, myślę, że ta rozmowa, o której wspomnieliście, to tak naprawdę jest bardzo dobry punkt wyjścia, ponieważ nawet jeżeli chcemy ostatecznie dotrzeć do jakichś szerszych, powiedzmy, perspektyw, takich jak właśnie książki, wykłady czy coś, to wiele tego typu rzeczy, żeby je znaleźć, to trzeba zacząć właśnie najpierw od rozmowy z osobą, która być może już może nam to polecić, czy gdzieś widziała, ponieważ też nie oszukujmy się, nawet takich treści bardziej ambitnych jest może i trzeba umieć sobie je wybrać. I książki, to co tutaj padło tutaj dwukrotnie, to jest oczywiście bardzo dobry pomysł, tylko też należy, przestrzegałbym jednak przed czymś takim, że jeśli coś jest w książce, to jest fajna, wartościowa wiedza, bo wiadomo, że książki są różne. Mhm. I nie ma reguły takiej, że jeżeli to jest książka, nie ma reguły nawet, że jeżeli to jest znana książka, to będzie merytoryczne, prawda? I oczywiście ocenianie tego wszystkiego jest trudne i co do zasady, jak najbardziej lepiej z jakichś książek popularno-naukowych się uczyć niż, no nie wiem, z Pudelka, który gdzieś tu przewinął się, czy z Wikipedii, Boże, czy z Faktopedii, przepraszam, to miałem na myśli, bo to jednak, no to jest zupełnie nie ten rząd. Znaczy tak, ciekawostki naukowe w internecie, takie w sensie, no plan, właśnie Faktopedia i nie wiem, inspiracyjne cytaty z ładnym tłem, prawda, to nie jest najlepsze źródło informacji. Dobrym źródłem informacji, tak jak mówiliśmy, bo nie mówimy o wiedzy akademickiej mimo wszystko, jeżeli to kierujemy to do właśnie, nie wiem, nastolatków czy ludzi młodych, to zakładam, że nikt z was nie jest specjalistą już w jakiejś dziedzinie i chce się poszerzać w jakimś konkretnym, już takim naprawdę wyrafinowanych kwestiach, tylko raczej chodzi o wiedzę taką, o punkt zaczęcia, ewentualnie o zdobywanie wiedzy w danej dziedzinie, z której można by potem ewentualnie być może wyjść do czegoś profesjonalnego, natomiast cały czas jesteśmy na takim poziomie, można powiedzieć, ogólnym. I to jest wszystko w porządku, no bo każdy od tego zaczyna, prawda? To jest zupełnie, zupełnie normalne. I jest dobrym punktem wyjścia, poza właśnie książkami popularno-naukowymi, powiedzmy, są właśnie jakieś, nawet portale, nawet jakieś kanały YouTube'owe mogą być, ale muszą być to kanały, które są w jakiś sposób przynajmniej zweryfikowane i w jakiś sposób, które widać, że mają, które podają źródła przede wszystkim, prawda? To jest dobry wyznacznik. W sensie, czy informacja, którą masz w internecie, w sensie, to wiadomo, to też nie do każdej wiedzy da się dać źródła, prawda? No bo ktoś tutaj może, nie wiem, mieć własne zdanie i opowiadać o nim, prawda? Więc to nie o to chodzi.
ale jeżeli chodzi o przytaczanie właśnie jakichś badań czy coś, to warto sprawdzać, czy są jakiekolwiek źródła po prostu podane w tego typu. Mam takie pytanie, czy myśli pan, że jak jakaś strona ma renomę, taka duża po prostu, ma dobrą renomę, to zawsze będzie to jakby rzetelne źródło wiedzy, czy to może być też zawsze fake news? Zawsze nie, zawsze wcale niekoniecznie. Może, w sensie, jeżeli ma, to znaczy to zależy, to też pytanie brzmi, co to znaczy ma renomę, prawda? Bo Pudelek ma renomę, prawda? Ale jeżeli powiedzmy jakieś strony, nie wiem, hipotetycznie, popularno-naukowe mają renomę jako strony popularno-naukowe, to myślę, że wiele z nich można traktować jako taką właśnie dobry punkt wyjścia do zdobywania jakiejś wiedzy specjalistycznej dalej. Natomiast podobnie też nie ma zasady. To nie jest tak, że jeżeli... A dodatkowo, dla jasności, rzetelne źródło to nie jest źródło, które nigdy się nie myli. Rzetelne źródło to jest takie źródło, które się rzadko myli. I wiecie co, nawet jest film, dobry film na internecie, na YouTubie, krótki film o prawdzie i fałszu. Sajfana, o ile dobrze pamiętam, to jest już stary. On jest tak stary, że jak on wychodził, to byście byli dziećmi jeszcze prawdopodobnie. Chyba go oglądałem. No, ale on się nazywa krótki film o prawdzie i fałszu i trwa 2 godziny. Ale tam jest bardzo dobrze przedstawiony proces właśnie poszukiwania potencjalnie rzetelnych źródeł informacji. I też należy pamiętać, że nie ma źródeł niezawodnych, prawda? Ale jeżeli ktoś jest głębiej tym zainteresowany, to odsyłam również. Odsyłamy, damy link w opisie. Jasne, można dać. Jakby przejdziemy do takiego pytania, które na pewno wielu widzów będzie interesować. Mhm. Skąd pan bierze wiedzę i wie, że jest ona rzetelna, że tak szczegółowo, czy do dużo się, załóżmy, do jakiegoś materiału, który pan nagrywa, pan dużo musi się przygotowywać, żeby to poszukać wszystko. Czy to jest łatwe, czy trudne zdobywanie takiej wiedzy w internecie, załóżmy? No to oczywiście zależy od tego, jaki to jest temat, jaka to jest wiedza i czy to bazuje na czymś, co ja już powiedzmy gdzieś wiem i tak dalej, czy to jest zupełnie nowy temat dla mnie. Natomiast bardzo często jest tak właśnie, że wychodzi się od jakiegoś, nie wiem, artykułu, czy od jakiejś właśnie nawet ciekawostki znalezionej, tylko że żeby przekuć to potem na jakiś materiał rzetelny, no to trzeba właśnie wgryźć się w to głębiej, zobaczyć, na czym to jest oparte, czy to jest gdzieś powtórzone, czy jacyś ludzie, że tak powiem, z branży to potwierdzają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też bo często gdzieś tam u mnie w filmach, wiadomo, też się pojawia, że badania naukowe wykazały, że, prawda? Właśnie o to mi chodzi. To nie jest taka prosta sprawa, jak się ludziom wydaje, ponieważ to, że pojedyncze badanie naukowe coś gdzieś wykazało, to jest bardzo często niedostateczny punkt, żeby uznać to za jakoś... Może inaczej. Jeżeli jakieś badanie naukowe coś wykazało, warto by zwrócić uwagę, czy na przykład 30 badań naukowych nie wykazało czegoś innego. Bo może tak być, na przykład, że to jest jedyne badanie naukowe w tym temacie, nie? No to wtedy spoko, można potraktować to jako nowy kierunek czegoś. Natomiast nie brakuje pojedynczych badań naukowych, które stoją w sprzeczności z ogólnie przyjętym, znaczy nie przyjętym, tylko z ogólnie wyłaniającym się z danej dziedziny obrazem. Także nawet patrząc na badania naukowe, trzeba, że tak powiem, podchodzić do tego relatywnie ostrożnie. Natomiast to jest już taka trochę bardziej zaawansowana kwestia. A jeżeli dla was, dla powiedzmy ludzi, którzy się zaczynają interesować tym wszystkim, to wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy wcześniej, portale czy ogólnie środowisko popularno-naukowe, bo też nie oszukujmy się, czytanie treści stricte naukowych jest bardzo trudne. I jeżeli ktoś jest, w sensie trzeba mieć już jakiś poziom zaawansowania w danej dziedzinie, żeby czytać treści akademickie, powiedzmy. Ale to nie jest problem, ponieważ jest masa twórców akademickich, którzy potrafią tworzyć treści na poziomie zupełnie przystępnym dla przeciętnego, że tak powiem, widza, czy na kogoś, kto się troszkę zna na ten temat, tylko trzeba umieć je po prostu znaleźć. Jasne. A teraz jeszcze ja mam takie pytanie, myślę, że dość ciekawe, bo z tego, co wiem, pana wykształcenie jest dość ścisłe, tak? Dość ścisłe, Uniwersytet Robotyki i Mechatroniki, jeśli dobrze pamiętam. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, AGH, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki skończyłem, tak. Jasne, aczkolwiek kanał jest, w sensie Wojna Idei jest dość mocno z wiedzy dość odległej, czyli psychologia, socjologia, filozofia, kultura i religia często jest poruszana. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy to na przykład czy zdobywanie wiedzy na te tematy jest właśnie czymś, co robi pan na przykład na bieżąco, czy jest to pana bardziej takie zainteresowanie, na które poświęca pan na przykład czas swój wolny, typu czytanie jakichś książek, typu słuchanie jakichś wykładów ludzi, albo poznawanie jakichś cytatów, tak?
Tak, no w sensie dla mnie to są rzeczy, które są ciekawe i mnie interesują te rzeczy, ja się też w sensie, ja też, ja, jak mam czas wolny czasem, to spędzam właśnie zwykle na tym, żeby coś się dowiedzieć na ten temat. Natomiast też zanim ja otworzyłem ten kanał, no to ja posiedziałem, że tak powiem, w tym, no bo zainteresowałem się po prostu pewnymi tematami, posiedziałem w nich więcej i ostatecznie, że tak powiem, zaryzykowałem stwierdzenie, że wiem na te tematy na tyle, żeby móc je komuś coś na ten temat odpowiedzieć, natomiast zachęcam też do weryfikowania tego, co ja tam pada na kanale, bo to wiadomo, że... Oczywiście. Że nie wierzcie ludziom w internecie na słowo, tak po prostu, prawda? To zawsze należy podkreślać. Natomiast tak, w sensie to są rzeczy, które... Znaczy z jednej strony to dotyka, te tematy dotykają takich kwestii, które dla mnie zawsze były poniekąd interesujące. W sensie ja lubiłem te tematy po prostu. I jeżeli gdzieś tam znalazłem właśnie jakiś artykuł czy jakieś ciekawe informacje na dany temat, to zawsze od zawsze gdzieś tam się w to wchodziło. Natomiast no po prostu w tych ostatnich latach miałem okazję przysiąść do tego po prostu mocniej, ale właśnie w czasie wolnym. I to też bardzo interesujące, to też jest dobra rzecz taka dla was, to znaczy... Można być, powiedzmy, na studiach technicznych, czy nawet zawodowo się zajmować czymś, a zgłębiać alternatywną jakąś wiedzę od tego w czasie wolnym. To znaczy nie trzeba być od razu zaangażowanym, powiedzmy, zawodowo w coś, co się lubi, żeby zdobywać wiedzę na ten temat i nawet, żeby potem tę wiedzę na coś przekuć, prawda? Ponieważ wszelka tego typu aktywność w internecie, wydaje mi się, że bezpiecznym jest, jeżeli ona zaczyna jako coś dodatkowego. Jako coś w czasie wolnym właśnie, prawda? Bo też ciężko się angażować w coś na 100%, jeżeli się dopiero zaczyna, prawda? Jasne. Jeszcze mnie ciekawi tutaj, myślę, rzecz, którą na starcie w ogóle po wejściu na wojnę idei w trailerze kanału pada zdanie w stylu, że trzeba słuchać każdej osoby, bo nawet najgłupsza idea ma coś, że skłania ludzi, żeby za nią iść. I to jest właśnie to odniesienie do dyskusji, o której mówiliśmy, że też jest bardzo ważny punkt w zdobywaniu wiedzy i chcielibyśmy po prostu, żeby pan się jakby ustosunkował do tego, jak, w sensie ile wiedzy można wynieść i jak tą wiedzę można wynieść właśnie z takiej dyskusji, bo to jest takie jasne, dość ciekawe. Jasne, znaczy może ja podkreślę, że to nie do końca takie słowa padają w tym trailerze, raczej chodzi o to po prostu, żeby nauczyć się rozmawiać z ludźmi i nie stronić od rozmowy z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, a nawet w kwestiach takich idei, które są powiedzmy może nie tyle głupie, co po prostu wiemy, że są błędne albo wiemy, że prowadzą do tragicznych skutków, bo z historii to wiemy, to nadal warto się im przyjrzeć, ponieważ z jakiegoś powodu porwały one ze sobą ludzi. To znaczy, że nawet chociażby z tego powodu, jeżeli nie chcemy ich powtarzać w przyszłości, to warto wiedzieć, dlaczego były atrakcyjne, żeby umieć się do tego odnieść. Natomiast w kwestiach, i to oczywiście to nie jest tak, bo też ludzie oczywiście czasem no przenoszą to do jakiegoś ekstremu, to nie jest tak, że każda osoba na świecie, z którą się nie zgadzasz, będzie potrafiła ci powiedzieć coś mądrego. No to nie, to bez przesady, wiadomo. Ale w większości, zwłaszcza spornych kwestii społecznych, zwłaszcza takich, gdzie rzeczywiście jest dużo ludzi z jednej i z drugiej strony w społeczeństwie i mają odmienne zdania, w większości takich kwestii ludzie z drugiej strony mają inną, często również wartościową perspektywę na dany temat. To znaczy, bo gdyby ta kwestia była całkowicie jednostronna, nie byłaby ona kwestią sporną. Natomiast wiadomo, że jeżeli ktoś jest płaskoziemcą, tak, no to myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że niekoniecznie należy oczekiwać, że się nauczymy coś od niego o astrofizyce, ale tak, i dlatego tak jak mówię, proszę nie przesuwać tego do ekstremum jakiegoś, natomiast w większości kwestii, w których jesteśmy przekonani, że mamy rację, to nawet jeśli mamy rację, nawet jeżeli jesteśmy bliżej tej prawdy, to druga strona może czasem w rozmowie zwrócić uwagę na coś, czego nie na co my nie zwróciliśmy uwagi, bo startuje z zupełnie innej perspektywy po prostu. Właśnie, jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zdecydowanie. I to jest właśnie kluczowe w tym. I ja bym tutaj przeszedł do kolejnego pytania, bo mnie bardzo ciekawi, co pan myśli o tym, czy na takich wykładach, szkoleniach, załóżmy płatnych, że mówią ci, o, przyjdź na nasz wykład za 1000 zł, to w miesiąc zrobimy, twoje myślenie zmienimy na milionera. Czy to w ogóle ma sens, czy to jest tylko biznes? Czy tam jest zdobywanie takiej wiedzy rzetelnej, czy to jest tylko pieniądze? Co pan o tym myśli? Znaczy tak, ja nie potrafię się wypowiedzieć, bo nigdy w życiu z czegoś takiego nie korzystałem. Nie wiem, jak to wygląda, ale jeżeli ktoś ci mówi, że zrobi z ciebie milionera albo wprowadzi cię w mindset milionera, to należałoby zapytać, dlaczego ta osoba nie jest milionerem, skoro wie, jak to zrobić. A jak jest milionerem? No właśnie. To czemu prowadzi szkolenia w internecie osobiście? No pewnie jest to jakieś źródło zarobku.
No ale no wydaje właśnie. Mi się, jeżeli ktoś jest milionerem, jeżeli powiedzmy ktoś ma obrót roczny milion dolarów czy tam złotych, to nie udziela się już indywidualnie w te szkolenia, tylko raczej zarządza zespołem ludzi. Tak mi się wydaje, nie wiem, bo nie jestem milionerem, ale tak mi się wydaje, że raczej ciężko mówić, aby ta osoba, że tak powiem, pracowała na takim poziomie bezpośrednio przy produkcie wtedy. No tak, to jest no, zdecydowanie. Ale nie wiem, ale ja oczywiście nie wiem, bo to ja nie próbuję skreślać tego typu treści, bo ja po prostu ich nie znam, więc to dla jasności. Ja po prostu tak jak mówię, nie korzystałem z nich nigdy, więc po prostu ciężko jest mi się wypowiedzieć. Jasne, to jest... Ja bym przeszedł teraz do młodzieńczych lat, bo wiadomo, kiedy pan się wychowywał, to było i inne czasy niż nasze. Boże, nie sądziłem, że... Znaczy, no, mogłem sobie przewidywać, że dożyję takich momentów, gdy ludzie będą do mnie mówić, kiedy pan się wychowywał, no, ale słucham. Jak patrzył pan na zdobywanie wiedzy w takim naszym wieku, tak 16-17 lat? Czy wtedy to było takim priorytetem, czy może to było mniej ważne, takie zdobywanie wiedzy? Jak to wtedy wyglądało? Jak ja miałem 15 lat, to dopiero powstawał YouTube, a Facebooka chyba jeszcze nie było. A to jeszcze nie tak dawno wcale. No nie aż tak strasznie. Ale nie, wiecie co, kiedy ja byłem w waszym wieku, to że tak powiem poza taką wiedzą szkolną, nie, znaczy raczej zdobywałem wiedzę w rzeczach, które mnie po prostu interesują. Ja też to polecam jak najbardziej, w sensie nie ma się co uczyć w waszym wieku, wydaje mi się, rzeczy, które, nie wiem, uczyć się ich dla samego uczenia się, jeżeli nie macie, o ile nie macie jakiegoś planu z tym, czy coś takiego, w sensie warto znaleźć dziedziny, które są w jakiś sposób dla was interesujące i no i fajnie by było, też nie ukrywajmy, gdyby one dawały jakieś perspektywy na przyszłość, tak, w sensie, no jeżeli, no nie wiem, będę musiał wymyślić teraz coś, co nie ma perspektywy na przyszłość, ale... kulturoznawstwo. No to właśnie, no, niech będzie to kulturoznawstwo, ale europeistyka, tak, na przykład. Albo tego typu rzeczy, w sensie są lepsze i gorsze kierunki rozwoju i zdobywania wiedzy, natomiast no i to też należy mieć pod uwagę, natomiast warto, nie ma co się zmuszać do tego, znaczy warto, żeby to było też dla was interesujące, bo jeżeli się będziecie, powiedzmy, do tego, jeżeli, no nie wiem, jeżeli ktoś, wyobraźmy sobie, ktoś stwierdza, nie wiem, będę programistą, bo programistom się dużo płaci, czy coś takiego, ale potwornie mnie to nie interesuje i nie znoszę tego tematu. No ja tak miałem. Człowiek się może zmuszać do tego przez jakiś czas, no ale to się, wyobrażam sobie, że może się to po prostu nie udać, bo ludzie mają też po prostu, no w sensie, jak długo można robić coś, czego się nie znosi? No, to jest akurat racja, trzeba robić po prostu, co się lubi, bo... Warto też, w sensie, czasami możesz nie wiedzieć, czy coś ci się spodoba, czasami możesz nawet wydawać, że ci się to nie spodoba, a tak naprawdę ci się spodoba, więc nie ma problemu ze spróbowaniem tego, ale nie ma co inwestować ogrom czasu w naukę czegoś, czego nie będziesz mógł potem wykorzystać, ponieważ wykorzystywanie tego będzie dla ciebie po prostu bolesne, czy coś takiego, prawda? No, o tym nawet mówiliśmy w odcinku o hobby, co ciekawe, ale... I właśnie o tych perspektywach na przyszłość, to ja bym tak, ja powiem moją perspektywę, jak ja widzę to z takim przyszłościowym rzeczą, jak coś robić, żeby z tego wyszło dalej, bo taką radę dam, bo to miało być jak zdobywanie wiedzy, to powiem wam moją perspektywę, jak załóżmy interesujecie się inwestowaniem w coś, to ja polecałbym ludziom najlepiej skupić się na jednym inwestorze, czytać, ja tak robię, czytać załóżmy tylko jednego książki i z tego, tak wydaje mi się, że najlepiej się czerpie wiedzę, że wybierasz sobie jednego, załóżmy, inwestora, Warrena Buffetta weźmy tutaj na przykład, bierzemy go, czytamy jego wszystkie książki i według mnie tak się najlepiej wchodzi w hobby. Ja tak miałem z Jordanem Petersonem. Interesowałem się psychologią, to jednego mieliłem jego wszystkie wykłady i jakby kierowałem się jego poglądami. Znaczy, nie do końca jego, ale tak... To był mój mentor, tak to nazwę. Ja bym tak ludziom polecał. Co myślicie o tym, czy to jest dobre, że tak jednego mamy, czytamy jednego książki, czy... Bo ja wydaje mi się, że jak czytamy załóżmy trzech inwestorów, to każdy może mieć inne spojrzenie na to i się to koryguje i to taki się myli. Co myślicie o tym, czy to jest dobre mieć takiego jednego jakby konika, czy to jest złe? Mi się wydaje, że zaangażowanie się mocno w jednego autora, niezależnie od dziedziny, wydaje mi się, że jest to dobry punkt wyjścia. Nawet z tym Jordanem Petersonem, powiedzmy, czy coś takiego. W sensie, jeżeli ktoś się chce zacząć interesować psychologią, to jasne, to jest dobry punkt wyjścia, żeby sobie posłuchać na przykład wszystkie wykłady Jordana Petersona, które są w internecie, albo fragmenty ich, które są na Wojnie Idei, albo tego typu rzeczy, w sensie, albo jego książki. W sensie, jasne, to jest dobry punkt wyjścia, bo to też on daje, powiedzmy, jak się słucha jednego człowieka, to on daje też jakąś spójną wizję. Natomiast o to mi chodziło trzeba właśnie mieć pod uwagę, że jeżeli ta osoba wprowadzi cię w podstawy,
to trzeba wiedzieć, że należy potem zacząć szukać innych ludzi, ponieważ ta osoba ma właśnie jedną perspektywę. A jeżeli się wchodzi w jakieś dziedziny już w bardziej zaawansowany sposób, no to widać, że one nie są jednorodne. Nawet wśród tych psychologów, Jordan Peterson ma jakieś, powiedzmy, poglądy na daną sprawę, ale poglądów na daną sprawę w danej branży może być wiele i one nie są kategorycznie różne, bo to są wszystko, powiedzmy, specjaliści z tej samej dziedziny, ale mogą być nieco różne. I nie warto się, absolutnie nie warto się skupiać wyłącznie na jednej osobie, jeżeli się wchodzi już w daną dziedzinę głębiej. I tak jak mówiłem, to jest dobry punkt wyjścia, ale z perspektywą, że trzeba będzie potem spojrzeć również na innych ludzi, bo dany ekspert w danej dziedzinie nigdy nie ma 100% racji, prawda? No, siłą rzeczy, prawda? Dokładnie, a czasami są takie dziedziny, takie kwestie, w których nawet ciężko stwierdzić, kto ma rację, bo właśnie nie ma na przykład konsensusu w danej dziedzinie czy coś takiego, prawda? I po prostu warto o tym pamiętać. Także jak najbardziej się zgadzam, że to jest dobry punkt wyjścia, ale absolutnie przestrzegam przed zostaniem na tym punkcie, bo się wtedy można zamienić w fanatyka na przykład, prawda? Że na początku osoba... zawsze lepsze to. Nie, nie, jasne, na początku to jest jasne, to jest dobry punkt wyjścia, tak? Ale no należy pamiętać, że to jest właśnie początek drogi dopiero, a nie jej koniec. Mhm. Dobrze, a ja jeszcze tak chciałem zapytać o jedną rzecz a propos ostatniego filmu Na wojnie idei, czyli jak manipuluje telewizja i ogółem media. I tu jest właśnie pytanie, bo wiadomo, że telewizja, internet, takie różne tego typu media są dość dużym dostarczycielem wiedzy i informacji, ale jakby ta manipulacja występuje, ale jakieś tam fragmenty, na przykład wiedzy takiej, która jest naprawdę rzeczowa i sensowna, też występują. Oczywiście. I mam takie pytanie, czy jeżeli na przykład człowiek rozumie, jak to działa, jak media na przykład potrafią manipulować człowiekiem i stara się wyłapywać to, co może mieć jakąś wartość merytoryczną i sens, jest jakkolwiek, myślę... spójne, jakkolwiek ma jakikolwiek sens? Czy to znaczy, czy dobrze rozumiem, czy warto oglądać zmanipulowane treści, jeżeli się wie, że one są zmanipulowane? O, tak. Tak, parafrazując. Ze zmanipulowanych treści oczywiście da się wyciągnąć również merytoryczną wartość. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Należy sobie zadać pytanie, na ile, w jaki sposób, na ile nasze poglądy są zmanipulowane właśnie przez internet, media i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli komuś się wydaje, że wcale... no to się myli po prostu. Wszyscy z nas są do pewnego stopnia zmanipulowani jakimiś, przez jakieś poglądy, przez jakieś źródła. I dla jasności, to, że my przyjęliśmy jakieś informacje od jakichś źródeł bezrefleksyjnie, to jeszcze nie znaczy, że te informacje są błędne. Znaczy, nie wiadomo, prawda? Mogły być, ale nie musiały. To znaczy, to, że my ich nie przemyśleliśmy, tylko przyjęliśmy je od kogoś, To nie oznacza, że one są na pewno błędne, prawda? To jest dłuższy temat. Natomiast jak najbardziej, w sensie wydaje mi się, że no, świadomość tego, jak te techniki działają, pomaga właśnie z danych źródeł odsiewać rzetelne informacje od nierzetelnych, oczywiście. Natomiast też nie należy się łudzić, że można być odpornym całkowicie na te manipulacje, bo się nie ma takiej możliwości. Nikt z nas nie jest całkowicie odporny na manipulacje. I na pewno każdy z nas ma poglądy, które są efektem właśnie manipulacji. I trzeba znaleźć po prostu w tym wszystkim złoty środek. I ciężko po prostu powiedzieć jednoznacznie. Znaczy tak, jak najbardziej można przeglądać te treści. Znaczy no można, nie można. No w sensie nie uniknie się treści manipulowanych. No bo trzeba by się zamknąć w piwnicy i nie wychodzić. Więc nie da się tego uniknąć. Warto się uczyć, jak to działa, żeby w miarę możliwości odsiewać. Ale jednocześnie nie ma co się łudzić. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Właśnie teraz chciałbym powiedzieć o tym, że krąży taki stereotyp, jak załóżmy starsi ludzie mówią do młodych: o, ty nic nie wiesz, jesteś młody, jeszcze nic nie wiesz. Na przykład mnie to strasznie denerwuje. I czy według pana to jest prawda, czy człowiek starszy może się czegoś nauczyć od młodych? Czy to jest taki stereotyp: o, jesteś młody, to nic nie wiesz? Ja uważam, że to nie jest prawda. Człowiek starszy, no oczywiście, że się można nauczyć czegoś od młodych, zwłaszcza w dziedzinach, w których wie mniej. Natomiast co do zasady, w sensie to, co ty teraz przedstawiłeś, to że młody to nic nie wiesz, no to w większości kwestii to się odnosi, mam wrażenie, jednak kwestii takich życiowych, takich codziennych, takich, że tak powiem, interakcji z ludźmi i tak dalej, prawda? I w tych kwestiach, no to ja nie chcę was straszyć, ale co do zasady ci starsi ludzie często mają rację. To znaczy, to nie chodzi o to, że młode osoby nic nie wiedzą, to nie o to chodzi, tylko ale wyobraźcie sobie siebie sprzed 5 lat. No jak najbardziej. W sensie, zobaczcie, o ile jesteście mądrzejsi teraz, niż byliście 5 lat temu. Nie?
No i wyobraźcie sobie, o ile powinniście być mądrzejsi za 10 lat teoretycznie. Więc to jest zupełnie normalne, że wszystkie takie rzeczy, które przychodzą z doświadczeniem, a wiele takich spraw codziennych właśnie przychodzi z doświadczeniem, no to normalne jest, że w większości przypadków osoby starsze po prostu będą wiedzieć więcej, ponieważ więcej przeżyły. Natomiast no to się, mówimy cały czas o takich właśnie kwestiach codziennych, no jeżeli, no nie wiem, macie 16 lat, interesujecie się psychologią albo czymkolwiek innym, w sensie jakąś dziedziną specjalistyczną, o której wasz rodzic nie ma pojęcia, to oczywiście, że on cię może od was tego nauczyć, bo on po prostu się na tym nie zna. Ale nie wiem, ale jeżeli chcecie koniecznie coś zrobić i uważacie, że to jest dobry pomysł, a wasz rodzic stwierdza, prawdopodobnie będziesz tego potem żałował, to stawiam tezę, że wie lepiej niż wy. Mm-hmm. Ponieważ prawdopodobnie on już kiedyś to zrobił i żałował. No wiadomo, starsi ludzie mają więcej takiej mądrości życiowej, takiego doświadczenia po prostu, a młodym ludziom często brakuje pokory i takie młodzieńcze plany często właśnie nie zakładają takiej opcji niepowodzenia. Tak, dokładnie tak. I w ogóle to jest taka ogólnie porada dla wszystkich ludzi w waszym wieku i ja nie chcę brzmieć pesymistycznie, ale pamiętajcie, że prawdopodobnie będziecie bardziej podobni do waszych rodziców, niż byście chcieli. O, to ciekawe, nigdy tego nie słyszałem. No, zobaczymy. W sensie, oczywiście, ja nie mówię, że będziecie identyczni, oczywiście, że nie, prawda, ale na wielu płaszczyznach z biegiem lat odkryjecie, że o kurczę, w tym czymś robię coś tak samo jak moja mama, mój tata. Nieświadomie, prawda? I to wcale nie jest złe, to nie znaczy, że to jest źle, prawda? Bo najlepiej byłoby naśladować rodziców w tym, co robili dobrze, a nie naśladować ich w tym, co robili źle, prawda? No bo wiadomo, że każdy robi coś i właściwie, i niewłaściwie. I ponownie trzeba umieć to filtrować w miarę możliwości, ale to nie jest takie proste. Natomiast no, należy pamiętać o tym też po prostu. Ja się chciałem odnieść do tego, że ja często, mając załóżmy 16 lat, jak dyskutowałem z kimś starszym o polityce, pomimo, że ja nie jestem jakimś znawcą polityki, po prostu trochę w tym się interesuję, czytam tu, tamto, to ktoś, jak dyskutowałem z starszymi, to on mi mówił, a ty jesteś młody, to ty nic nie wiesz o polityce. Mnie takie coś strasznie irytuje. Czy to, dla mnie to jest bezpodstawne? Pan myśli, to jest bezpodstawne, czy tak polityka, średnio? Polityka jest dziedziną specjalistyczną i 99% ludzi nic nie wie o polityce. Dobra. Jeżeli przeczytałeś, nie wiem ile, tak? No ale załóżmy, słucham, że masz wypowiedzi najczęściej. Jeżeli masz 16 lat, i przeczytałeś sporo, powiedzmy, no, umówmy się, sporo w cudzysłowie, analiz politycznych, komentarzy specjalistów i tak dalej, to wiesz na ten temat więcej niż większość ludzi w Polsce, bo większość ludzi w Polsce nigdy nic nie przeczytała na ten temat. Jeżeli zaczniesz czytać coś w jakiejś dziedzinie specjalistycznej, a polityka jest dziedziną specjalistyczną, to nie znaczy, że jest dziedziną naukową, to nie znaczy, że jest dziedziną sztywnie determinowaną, ale są pewne zjawiska, które można w niej zaobserwować. I oczywiście, że można mieć 16 lat i się nauczyć czegoś w tym temacie i wiedzieć więcej niż osoby starsze, które po prostu nigdy się tym nie zajmowały. I tyle. Więc nie generalizowałbym tutaj, ponieważ no, wydaje mi się, że żeby rozmawiać o polityce, Nie sądzę, aby to przychodziło z doświadczeniem. Z doświadczeniem mogą przychodzić co najwyżej rozczarowania obietnicami wyborczymi. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, większość ludzi, nawet większość ludzi, którzy twierdzi, że się znają na polityce, to się nie znają na polityce i używają tego tylko, żeby na to usprawiedliwić swoją niechęć do innych ludzi, którzy głosują inaczej niż oni, czy coś takiego. Także no polityka i wiedzieć, jak ona działa, no to jest po prostu trudne i trzeba się na tym znać. I tyle. Więc nie ma absolutnie zasady. Mówię, traktowałbym to raczej jako właśnie dziedzinę do pewnego stopnia specjalistyczną, że jeżeli się coś nauczyłeś na ten temat, to prawdopodobnie wiesz więcej niż osoby, które się na ten temat w ogóle nie uczyły, nawet jeżeli są starsze od ciebie. Ja mam takie pytanie właściwie dla rozluźnienia, już omijając temat, bo zauważyłem, że ma pan taką tendencję do wpadania w takie słowotoki i ma pan wręcz rzadko przerwy, żebyśmy my się jakkolwiek wypowiedzieli. Tak. Jestem ciekawy, czy pan między tymi wypowiedziami pije jakąś wodę, bo mi tu co chwilę zasycha gardło i... Tak, mam butelkę z wodą, piję sobie, ale macie rację, ja wpadam w słowotoki, trzeba mi przerywać. Ale to dobrze, o to w tym chodziło, żeby tak właśnie kogoś zachęcić do rozmowy, bo my się stresujemy troszkę. Spoko, nie ma problemu. Teraz znowu ja przyjdę na jakiś poważniejszy temat. Powiedziałem na początkach o cytatach. I mnie bardzo ciekawi, bo ja się nimi inspiruję, co pan o nich myśli, czy to są w ogóle... Warto czytać te cytaty, czy coś jest, no nie wiem. A raczej o tych cytatach, Może tak. Cytaty to są narzędzia do przekazywania pewnych idei, natomiast nie zawierają one w sobie wyjaśnienia przecież. To znaczy, to jest raczej... No. To znaczy, z cytatu można się dowiedzieć, że coś jest prawdziwe albo nieprawdziwe, ale raczej się nie dowiesz dlaczego.
Cytaty raczej, tak tylko skończę, że raczej służą jako narzędzie do zwracania uwagi na pewne kwestie, niż do wyjaśniania pewnych kwestii. I ponownie, raczej traktowałbym je jako punkt wyjścia do czegoś, ponieważ za cytatem danej osoby bardzo często jest bogata praca danej osoby na ten temat, ale nie zawsze też, prawda? Czasami są cytaty zupełnie wyrwane z kontekstu, a czasami są cytaty, które są po prostu na pozór głębokie, a tak naprawdę zupełnie wręcz przeciwnie, więc nie ma zasady, mi się wydaje. Ja i tak bym polecił ludziom, ale nie zawsze, bo to zależy też od sytuacji, co do tych cytatów. Ja ostatnio znalazłem bardzo mądry cytat, mogę wam powiedzieć. Jaki? Że tego muszę sobie przejść, żebym go nie pomylił. Szczęśliwy mężczyzna to ten, który ożenił się z kobietą, którą kocha, ale najszczęśliwszy to ten, który kocha tę, z którą się ożenił. O kurczę, ale mądre. To może ja teraz zacytuję takie... Ja teraz... Walka na cytaty. Teraz ja powiem dwa, które mną tak trochę wstrząsnęły. Jeden powiedział Arnold Schwarzenegger. Siła nie pochodzi z wygrywania, to twoje zmagania rozwijają siłę. Kiedy przechodzisz przez trudności życiowe i decydujesz, by się nie poddać, to właśnie jest siła. I drugi, który też mną ruszył, jest to mniej odwagę podążać za sercem i intuicją. One już wiedzą, kim naprawdę chcesz się stać. To powiedział Steve Jobs. No tak, i tutaj do każdego z tych cytatów, które poruszyliśmy teraz, należałoby się nad nimi zastanowić i powiedzieć coś więcej, ponieważ wracając nawet do tego co ja powiedziałem, co to właściwie znaczy? To nie, w sensie te dwie kwestie, to znaczy powiedzmy żenienie się z kobietą, którą się kocha i kochanie kobiety, z którą się ożeniło, one nie są rozłączne, to znaczy najlepiej jest zrobić i jedno i drugie, prawda? Ale no, z praktyki wiemy, że czasem niektórzy ludzie powiedzmy, no właśnie na przykład żenią się z kobietą, którą kochają, ale potem się okazuje, że ciężko kochać tę kobietę, z którą się ożenili, dlatego najlepiej znaleźć po prostu, najlepiej wypaść i w jednym i w drugim po prostu, w sensie to nie jest tak, że musi być albo czy coś takiego, prawda, to nie jest zachęta do tego, żeby się żenić z kimś, kim się nie kocha i mieć nadzieję, że będzie dobrze, prawda, bo to no, różnie bywa, wiadomo, natomiast z tą kwestią, na przykład z tym cytatem Steve'a Jobsa, no ja domyślam się, że Steve Jobs mówił o swoich intuicjach i swoich odruchach, które okazały się właściwe, natomiast patrząc na świat, no ja bym nie chciał, żeby niektórzy moi znajomi szli za swoją intuicją, bo ich intuicja jest głupia po prostu. I w sensie nie ma zasady, nie? No, w sensie nie każda intuicja ma rację. Przecież. Ale ja to tak odbierałem, że ten Schwarzeneggera, to sobie tak odebrałem, kurde, jest tam, walczę o coś, załóżmy o jakieś tam miejsce w pracy, walczę, jest ciężko, przypomnę sobie ten cytat gdzieś z tyłu głowy i powiem, kurde, teraz jest ten moment, kiedy najbardziej się rozwijam i potem będzie siła. I właśnie, i tak samo z tą intuicją Steve'a Jobsa. O, pójdę za tą intuicją i może jak do niej dojdę, to właśnie, no... Tak, na przykład, mi dzisiaj intuicja podpowiadała, że mogę zerzeć jeszcze ciastko o 20, ale ja wiem z doświadczenia, że to jest zły pomysł. No właśnie, no to zależy, jak to się interpretuje, to zależy od sytuacji, kiedy to dobieramy. No właśnie, dlatego mówię, te cytaty wymagają wyjaśniania, a na pewno nie brania ich bezrefleksyjnie. To jest, Steve Jobs to jest o człowiek sukcesu, tak? W sensie domyślam się, że za tym też stoi jakieś głębsze uzasadnienie, natomiast nie warto, dlatego ponownie, to jest raczej punkt wyjścia do zgłębienia się w coś, niż branie tego na sztywno i nie zastanawianie się nad tym. To jest coś, że, tak jak mówiłem, taki cytat to jest narzędzie do zwrócenia uwagi na coś, a nie wiedza sama w sobie. Jasne. Tak mi się wydaje przynajmniej po prostu. Teraz ja jeszcze mam takie jedno pytanie już, praktycznie to jest jedno z pytań przed końcem, bo wydaje mi się, że już dość dużo sobie opowiedzieliśmy, ale ciekawi mnie jedna rzecz a propos serii Na wojnie idei, idea w dwie minuty. I chciałbym się odnieść do takiej wiedzy, takiej nazwałbym ją wyrywkową, czyli w sensie poznawanie na przykład jakichś tam krótkich rzeczy, nie z jakiejś tam jednej konkretnej dziedziny, ale po prostu czytanie na przykład jednej informacji tutaj, jednej tam. Ale nawet tych zweryfikowanych, ale na przykład obejrzenie takiego dwuminutowego filmu o jakiejś idei, tutaj obejrzenie czegoś na przykład z dziedziny polityki, tutaj z zakresu czegokolwiek, nie wiem, gotowania. Czy mam takie pytanie, czy taka wiedza ma jakiekolwiek odwzorowanie potem w życiu człowieka, taka po prostu wyrywkowa, gdzieś poznawana przypadkowo nawet? Czy ma jakieś większe zastosowanie niż na przykład przy dyskusji przy rodzinnym stole? No, oczywiście, bo tak, seria idei w dwie minuty to jest dokładnie to, co jak ta sama nazwa wskazuje, to jest takie bardzo ogólnikowe zaznaczenie, czym to jest i wyjaśnienie i jej podstawowych założeń danej idei. To nie jest wiedza specjalistyczna, prawda, no bo ten odcinek ma dwie minuty, no to nie może być wiedza specjalistyczna. I to jest ponownie, to jest z jednej strony, znaczy ja mam mam nadzieję, że to działa w ten sposób. Z jednej strony to jest ciekawostka, żeby ludzi być może zainteresować tym tematem i właśnie skłonić do głębszego
do dalszego zgłębiania tego tematu, ale też, żeby być może zostały w nich jakieś takie podstawowe informacje. Na przykład jest tam w tej serii jest dużo na temat idei politycznych, jakieś tam faszyzmy, socjalizmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ktoś obejrzy taki odcinek i powiedzmy zapamięta, co tam poszło, no to jeżeli weźmy nawet ten faszyzm czy socjalizm, to są takie słowa, które są notorycznie nadużywane w debacie publicznej. I jeżeli ktoś obejrzy filmik w 2 minuty i go zapamięta, to jest w stanie na przykład potem zobaczyć, że jeżeli jakiś polityk oskarża drugiego polityka o faszyzm, no to jest w stanie zauważyć, że nie, to nie jest prawda, on nadużywa tego słowa, bo tak naprawdę faszyzm to jest coś innego. Przykład to jest tylko, prawda? Natomiast ponownie, w większości przypadków, o ile to nie są rzeczy... W wielu kwestiach to jest takie coś nawet, żeby poinformować człowieka, że istnieje w ogóle dane zjawisko, jest ono opracowane i zbadane, ponieważ ostatnio był odcinek o tym atakowaniu chochoła, tak? O takiej zagrywce erystycznej, kiedy się naprawdę odnosisz się nie do tego, co powiedział twój rozmówca, tylko do takiej wyimaginowanej wersji jego tezy, którą łatwiej jest obalić. No i to jest takie coś, co ludzie znają z dyskusji, ale nie wiedzą, że to się nazywa jakoś. Nie wiedzą, że to jest faktyczne zjawisko i że można to wytknąć na przykład, prawda? Bo jak się ma nazwę, jak się wie, jak się zna nazwę czegoś, to można to wytknąć później i zwrócić na coś uwagę, prawda? Ponieważ jeżeli się nie wie, że to jest odrębne zjawisko, to ciężko o tym po prostu powiedzieć. Także tak bym to traktował przynajmniej. I rozmawialiśmy o książkach, ciągle tutaj jest gdzieś o książkach, coś mówimy o książkach i każdy, może nie każdy, ale przynajmniej ja tak miałem, że jak przeczytałem jakieś książki, to powiedziałem, o wow, ale się z niej dużo dowiedziałem. I wychodzę z takim pytaniem, jakie książki pan przeczytał, co takie zrobił, takie wow, z niej się dużo dowiedziałem. Czy były takie w ogóle? Takie co pierwsze do głowy przychodzą, nie tak jakiś ranking. Rozumiem, nie no, dużo takich książek było, z których miałem... A kilka? Takie godne polecenia. Jasne, ostatnio przeczytałem Dominion Toma Hollanda. To jest książka o historii chrześcijaństwa w Europie Zachodniej. I tylko, że jeszcze jej nie ma po polsku. Ale będzie na pewno, znaczy nie wiem, czy będzie tak naprawdę. Jak nie będzie, to będę musiał kogoś poprosić, żeby ją przetłumaczył po prostu jakieś wydawnictwo, bo jest piękna. I ja jako osoba, która mimo wszystko miała pewną wiedzę w tym temacie, to i tak miałem parę razy takie wow, że naprawdę Kolejuchowicz jest historykiem, nie? To jest taka książka popularno-historyczna właśnie, bo to nie jest no, rozprawa naukowa, prawda, tylko właśnie taka dla czytelnika normalnie. A czy to często pan wspomina, znaczy często, przynajmniej ja widziałem o książce Archipelag Gułag albo Człowiek w poszukiwaniu sensu, on chyba dobrze mówię, czy były one, tak. One zrobiły takie wow, czy to takie po prostu książki były? Tak, to są książki, które zdecydowanie robią wow, ponieważ... Człowiek w poszukiwaniu sensu to czytałem dopiero w zeszłym roku tak naprawdę i za każdym razem po przeczytaniu odpowiedniej ilości literatury, że tak powiem z XX wieku historycznej, jesteś już pewny, że nie zaskoczy cię informacja o tym, co człowiek jest w stanie robić drugiemu człowiekowi i potem się trafia taka książka i jednak tego się nie spodziewałem. I tak, to są takie książki, które jak najbardziej robią, które ukazują... Oj, urwało. Do czego jesteśmy, ja się urwałem, aha, które ukazują, do czego jesteśmy zdolni po prostu. I z naciskiem, że do tego zdolni są zwykli ludzie bardzo często, a nie jakieś potwory, prawda, obcy, ci źli, nie wiem, źli Niemcy albo coś takiego. Nie, w sensie my wszyscy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. To są tylko przykłady oczywiście, ale tak. Jasne, ja już tak może przechodząc powoli do zakończenia faktycznie dzisiejszego podcastu, chciałbym zapytać, czy ma pan może jakieś porady dla młodych ludzi, czy chciałby pan polecić jakieś źródła, jakieś książki, jakieś jasne, cokolwiek? Jasne, co rozwijajcie się jak najwięcej, ponieważ macie teraz na to czas i macie teraz dużo wolnego czasu, wiecie o tym? Będziecie mieć coraz mniej wolnego czasu w życiu prawdopodobnie, nie wszyscy to wiedzą, więc generalnie korzystajcie z tego i w sensie ja... Nie ma nic złego w wykorzystywaniu tego czasu na zabawę również, ale no wszystko z umiarem po prostu. Natomiast wiecie, co bym wam poradził? Tak, czytajcie, w ogóle wiecie co, zanim się w ogóle przejdzie do jakichś książek popularno-naukowych, jeżeli człowiek nie wie, czym się chciałby zainteresować, bo może nie ma sprecyzowanych tych, czytajcie klasyków literatury. W sensie czytajcie wielką literaturę, to nie znaczy lektury szkolne, bo one czasem są dobrane tragicznie, ale poszukajcie czegoś, co jest w stanie was złapać. Bo literatura, taka zwykła, beletrystyka, w sensie nawet nie literatura popularno-naukowa czy coś, też potrafi przekazać nieprawdopodobnie głębokie treści. Zbrodnie i karę prawdopodobnie czyta, nie wiem, mam nadzieję, że jest nadal w kanonie lektur, nie wiem, czekaj, bo macie 16 lat, to może jeszcze dopiero przed wami. To jest dobry przykład, to jest normalna książka, po prostu powieść, która naprawdę większość ludzi, że tak powiem, skłania do zastanowienia się nad pewnymi rzeczami.
I to jest dobry punkt wyjścia nawet czasem do późniejszych rozważań. A jeszcze jedna taka rzecz, a propos porady dla ludzi młodych, i to jest ważne, to jest ktoś, czego mi nikt nigdy nie powiedział, a być może powinien. Pamiętajcie, że się zmienicie. To, co teraz jest dla was ważne, wasze obecne, w sensie to, co teraz uważacie, że jest najważniejsze, to, co teraz uważacie, że jest, że to chcecie robić i tak dalej, to się wszystko jeszcze trochę zmieni. Być może nie drastycznie, być może nie dramatycznie, ale za 5 lat nie będziecie mieć takich samych celów jak teraz. Mhm. I jest jedno, o czym zapomnieliśmy, ale to jest, wydaje mi, no to jest, musimy to poruszyć. Jasne. O wiedzy ze szkoły. Czy to jest w ogóle nam potrzebne, czy my to zapomnimy? Bo ja osobiście trochę jestem przeciwnikiem szkoły. Ja uważam, że no nie jest aż nam tak mocno potrzebne. Są takie podstawy, jasne, są potrzebne, ale powiedział Mark Twain chyba kiedyś taki cytat. Nigdy w życiu nie pozwól, żeby szkoła stanęła ci na drodze edukacji. Mną on ruszył bardzo mocno do myślenia o tym. Od tego się zaczęło moje myślenie o tym, dlaczego szkoła B, dlaczego to tamto. I czy co to w ogóle jest ta wiedza ze szkoły? Czy to jest nam potrzebne? Czy lepiej się rozwijać tak właśnie indywidualnie? Czy szkoła coś może nam dać? Taka edukacja państwowa, szkolna, coś takiego. Ogólnokształcąca. Ogólnokształcąca. To zależy. A dokładnie rzecz ujmując, są takie... Z mojej perspektywy. Ja poszedłem na studia techniczne i ostatecznie jestem inżynierem, tak? No żeby to zrobić, musiałem się nauczyć w szkole matematyki i fizyki, bo to było potrzebne, żeby w ogóle wystartować z czymkolwiek ambitnym w kwestii studiów technicznych. Więc to jest taki przykład, prawda? Ale jeżeli na przykład ktoś nie idzie na studia techniczne, to czy jemu są potrzebne trygonometria i parę innych rzeczy? O tym mówiłem, o tym miałem, no, to miałem na myśli. Są rzeczy, które czasem się przydadzą i tak, to znaczy tak, w programie nauczania są również rzeczy, które naprawdę gdzieś można do czego się zastosować, ale również jest rzecz całkowicie masa rzeczy bezużytecznych i tak dalej. Tylko, że też należy wziąć pod uwagę, że to jest program dla wszystkich, prawda? To znaczy... Oni właśnie was próbują zainteresować różnymi rzeczami, żebyście mogli sobie z tej dużej, szerokiej puli wybrać coś, prawda? Coś, co was zainteresuje i pójść tam dalej. Natomiast zapomina się jeszcze o jednej drobnej rzeczy. Szkoła, poza przekazywaniem samej wiedzy, która często jest bezużyteczna, to tak, często tak jest, nie zawsze i zależy w której szkole, wiadomo też, bo różne szkoły jednak różnie uczą, ale szkoła uczy was również dyscypliny. Uczy was dyscypliny, obowiązkowości i robienia czegoś, nawet jeżeli uważacie, że to jest głupie. I może ktoś teraz się oburzy o to, co teraz powiedziałem, ale jeżeli twój pracodawca ci każe robić coś, co uważasz, że to jest głupie, to i tak masz to zrobić. I jak nie zrobisz tego, to po prostu nie będziesz miał za co żyć. Każdy człowiek ma, pewnie nie każdy, ale większość ludzi ma w swoim życiu etap, że robi coś, czego nie lubi, żeby potem, albo czego nie lubić, albo czego nie rozumie, żeby potem móc robić coś lepszego. I trzeba umieć to robić. I szkoła, no to tak trochę może brutalnie brzmi, ale też przygotowuje troszkę do tego, żeby umieć wykonywać powierzone ci zadanie. Znaleźć informacje na dany temat i je zaaplikować. I to teraz wyciągam, że tak powiem, ten pozytywny aspekt. Jeżeli chcielibyśmy pogadać o patologiach polskiej szkoły, to moglibyśmy gadać przez 2 godziny teraz. Także ja nie mówię, że to jest wspaniała instytucja czy coś takiego, bo no, to jest dłuższy temat, ale poza samą wiedzą w tym jest też aspekt, po prostu tak jak mówię, dyscypliny i obowiązkowości, ponieważ te rzeczy nie są domyślne. Człowiek sam z siebie domyślnie nie jest zdyscyplinowany i nie jest obowiązkowy. Musi zostać wychowany do tego. A to nie powinni się tym rodzice zajmować? Bo mi się to nie podoba, że jakby ktoś tak powinni, ze mnie robi takiego tym... robota do dalszej pracy. Ja to powinni... tak trochę odebrałem. Tak. Dwie sprawy. Po pierwsze, rodzice powinni się tym zająć, ale się tym nie zajmują. No. I jasne, lepiej byłoby, gdyby to rodzice robili, ale fakty są takie, że często tego nie robią. No i ja też się zgadzam, że lepiej byłoby, gdyby to byli robili rodzice, ale po prostu czasem się to nie dzieje. Że robi to z ciebie takiego robota do dalszej pracy. Szkoła ma cię przystosować do tego, żebyś był zdolny podjąć pracę. I źle będzie, jeżeli by wytworzyła w danej osobie, nie wiem, bezrefleksyjne posłuszeństwo autorytetowi albo ślepe powtarzanie poleceń bez zastanowienia się nad nimi, to jest źle. To jest przesada, tak? Ale jednocześnie szkoła... Spróbujcie zmusić małe dziecko do pracy 8 godzin dziennie. No to się nie uda. Bo po prostu człowiek musi wypracować w sobie no, zdyscyplinowanie.
to nie urodzi się w nim samo z siebie. I można powiedzieć, że szkoła to nie jest dobry sposób na robienie tego, że są lepsze sposoby, to pewnie jest prawda, ale to niech ktoś się zaaplikuje gdzieś. Najlepiej, żeby to było w domu. Ja się całkowicie zgadzam. Lepiej byłoby, gdyby to robili rodzice. Ale no już lepiej w szkole niż nigdzie. No jasne. Jasne. Już chyba wydaje mi się, że na temat się dość mocno wypowiedzieliśmy, już wręcz zeszliśmy troszeczkę z tematu samej wiedzy, a weszliśmy na temat szkoły, na którym moglibyśmy nagrać osobny podcast i w sumie nawet nagraliśmy. Także co, będziemy chyba już kończyć, będziemy się żegnać. Dziękujemy serdecznie naszemu gościowi za wystąpienie. I zapraszamy wszystkich na kanał Wojna Idei, bądź też Szymon Mówi. Zapraszamy wszystkich, link będzie na pewno w opisie. Dziękujemy panie Szymonie. Bardzo dziękuję również. Życzymy miłego wieczoru i dalszego prowadzenia kanału Wojna Idei na tak wysokim poziomie, jakim jest aktualnie. Jeszcze wyżej w górę. Mam nadzieję, że nie rozczaruję, staram się i oceniajcie jak wam się to wszystko podoba, więc... Jak najbardziej. Dobra. To co, będziemy się żegnać. Cześć. Jasne. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.